Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będzie tolerancja religijna, jaka panowała w Rzeczypospolitej. No więc przede wszystkim, jeśli chodzi o podział religijny, wyróżnialiśmy dość dużo grup, ale najważniejszą był KRK, czyli po prostu Kościół Rzymskokatolicki. Będziemy używać tego skrótu, żeby to łatwiej ewentualnie cokolwiek zapisywać. Miał on w Polsce aż dwa arcybiskupstwa, w tym jedno było oczywiście w polskim mieście Lwowie, no a drugie oczywiście w Gnieźnie, utworzone jeszcze za czasów Kazimierza Wielkiego, czyli dość stare. No w Polsce oczywiście najwyższy urząd, jeśli chodzi o KRK, to był prymas. Pierwszy został powołany w 1417 roku, był to Mikołaj Trąba, o którym też sobie wspominaliśmy na jednym z poprzednich filmików, chyba przy Władysławie Jagielle. No, był oczywiście zatwierdzany przez papieża. Mieliśmy podziały na diecezje, którymi zarządzali z kolei biskupi. Oni byli wybierani przez kapituły katedralne, no i oficjalnie mianowani przez króla, no i zatwierdzani znowuż przez papieża. Kościół rzymskokatolicki był bardzo znaczącą siłą ekonomiczną też w Polsce, nie tylko duchową, światopoglądową, bo wpływał na opinię szlachty na wiele różnych tematów, choćby z ambon, ale olbrzymią był siłą ekonomiczną, gdyż posiadał około 10% ogółu gruntów uprawnych w całym państwie, czyli 10%, oczywiście około gruntów uprawnych około, zawsze trzeba brać to pod uwagę. No oczywiście dostawał on z tego olbrzymie pieniądze, dostawał także darowizny, czerpał opłaty za wszelkie jakieś tam uroczystości, jak chrzciny, śluby, pogrzeby, tak zresztą to ma miejsce dziś, to były takie też opłaty, choć myślę, że w tamtych czasach były też one trochę na większą skalę, było inne podejście trochę do religii i wiary. No i część z tego dochodu było przekazywane do Rzymu jako oczywiście święto Pietrze, no ale reszta pozostawała u nas. No i także duchowni, którzy obejmowali jakiekolwiek godności kościelne w Polsce, musieli jednorazowo przesłać raz do Rzymu równowartość swoich rocznych dochodów, które były nazywane annatami. A sobie zapiszemy jako takie hasło tutaj z boku w nawiasie: annaty. To od annum rok. No i jeśli chodzi o Kościół rzymskokatolicki, to w zasadzie myślę, że tyle. Inną taką grupą byli prawosławni, którzy byli dość liczni w Polsce, szczególnie jeśli chodzi o tereny wschodnie. Prawosławni. Oni tutaj szczególnie się powiększyli po 1569 roku, kiedy włączono do Polski Podlasie, Wołyń i Kijowszczyznę. Ich było tam właśnie dość sporo. Mieli oni całkowicie swobodę, jeśli chodzi o ich wyznanie, ich religię. A szlachta prawosławna już w XV wieku miała takie same przywileje jak szlachta katolicka. Inną grupą byli jeszcze Żydzi. Żydzi dość liczni w Polsce, dlatego gdyż przybywali do nas z Europy Zachodniej, gdy tam byli prześladowani, a u nas mogli się cieszyć w zasadzie swobodą, mogli wyznawać swobodnie swoją religię. To może ewentualnie ktoś prywatnie tutaj zwraca uwagę, że Żydzi to, Żydzi tamto, no ale w tamtym okresie jeszcze nie miało to miejsca na taką skalę, jak to miało później pod koniec XIX czy na początku XX oczywiście wieku. No i Żydzi posiadali także swoje własne samorządy nawet, mogli się tutaj właśnie samemu rządzić. Mieliśmy także odłam kolejnych chrześcijaństwa. Mieliśmy husyci, czyli tak zwani bracia czescy. Osiedlali się oni głównie na terenie tutaj Wielkopolski, na przykład Leszna, no skąd mieli oczywiście blisko do Czech, i znajdowali azyl, jeśli chodzi o Polskę, gdyż w swoim kraju często na zachodzie też byli bardzo prześladowani. Tutaj także takie mniejsze w Polsce oczywiście występowały grupy wyznaniowe jak Ormianie czy oczywiście muzułmanie. Ormianie, muzułmanie.
Ormianie cechowali się tym, że oni wierzyli, że Chrystus miał tylko boską naturę, nie miał tej ludzkiej. No a muzułmanie to już wiadomo, muzułmanie to głównie byli Tatarzy. Co jest ciekawe, nawet tacy Tatarzy zostawali szlachcicami, czyli widzieliśmy, że w Polsce była bardzo duża tolerancja, jeśli chodzi właśnie o religijność. No i w momencie, kiedy się zaczęła pojawiać reformacja na zachodzie Marcina Lutra, w Polsce był odzew jedynie w zachodniej i północnej części Polski, gdzie były zachowane kontakty dość żywe z Niemcami. Rosła liczba polemiki, która się pojawiała wśród ludzi, wśród poddanych. No i w 1520 roku król wydał zakazy, które zabraniały przywożenia jakichkolwiek tych druków reformatorskich, szczególnie dzieł Lutra, do Polski, a także zakazywał on wyjazdów za granicę do ośrodków, w których w większości przeważali zwolennicy nowej wiary. Oczywiście te zakazy były tak przestrzegane w bardzo nikłym stopniu. Nawet Zygmunt Stary wydał jeszcze edykty, by zaspokoić tutaj naciski papiestwa i całego duchowieństwa katolickiego w Polsce przeciwko reformacji, ale nie miał zasady, nie miał on w intencji przestrzegać tych zakazów, gdyż był on za całkowitą tolerancją religijną, która była w Polsce jako tako tradycją. No, świadczy o tym choćby to, że za zgodą Polski tak naprawdę powstało pierwsze państwo luterańskie w Europie, czyli Prusy Książęce, a także Polska wspierała krzewienie się luteranizmu w księstwie Kurlandii, w Inflantach. No i też widzieliśmy tego szybko efekty, gdyż już w Królewcu na przykład wydano pierwszą Biblię w języku polskim, czyli teoretycznie na ziemiach polskich wydano pierwszą Biblię w języku polskim. Wpływ, jeśli chodzi o ruch reformatorski, największy w Polsce miał kalwinizm. Kalwinizm. On się podobał szlachcie o tyle, że miał bardzo takie demokratyczne tendencje, które dawały szlachcie prawo, jakby legitymizowane bosko, że tak powiem, przez Boga, do sprzeciwiania się nadużyciom monarchy. No i kalwinizm tutaj szczególnie był popularny w Małopolsce i na Litwie. Jego zwolennicy już w 1552 roku wystąpili nawet z projektem utworzenia kościoła narodowego, takiego bardziej podporządkowanego państwu, tak jak to miało miejsce w Anglii. Wtedy powstał akurat mniej więcej w tamtym okresie. Henryk przecież VIII powołał kościół narodowy, no i Polacy chcieli zrobić coś takiego. No i wtedy postanowiono zwołać sobór ogólnonarodowy. Zgłoszono to na Sejmie w 1555 roku. No i zostało to zaakceptowane przez Zygmunta II Augusta, a także biskupów katolickich, co jest bardzo ciekawe. No ale planom tym sprzeciwił się papież, w ogóle Rzym. Nie wyraził zgody on na odprawianie mszy w języku polskim, udzielanie komunii pod dwiema postaciami, czy zniesienie choćby celibatu księży. No i ostatecznie, ale decyzja Rzymu wpłynęła na taki mały zgrzyt, jeśli chodzi o Kościół a Rzeczpospolitą, której się bardzo nie podobało to sprzeciwianie się papieża. No i wynikiem tego było zaprzestanie płacenia tego jakby podatku, można powiedzieć, do Stolicy Apostolskiej, czyli Święto Pietrza. Możemy to sobie zapisać w zasadzie te daty, że 1555 to było wysunięcie propozycji, Kościoła Narodowego. Kościoła Narodowego. No, można zapamiętać tą datę. No i spośród tych polskich kalwinistów, którzy, tak jak mówiliśmy, byli coraz bardziej popularni, wyodrębnił się taki radykalny odłam, mianowicie bracia polscy. Bracia polscy. No i oni byli nazywani także przez przeciwników swoich Arianami. Arianie. No i im tutaj zarzucano kontynuowanie herezji właśnie Ariusza,
takiego obywatela z trzeciego i czwartego, który żył na przełomie trzeciego i czwartego wieku. Oni naruszali dogmat o Trójcy Świętej, gdyż traktowali Jezusa jako człowieka wywyższonego do boskości dopiero po zmartwychwstaniu, a nie Boga już jak wstępował na ziemię. No i dlatego Arian nazywano właśnie też, nazywano tutaj wrogami Kościoła, antytrynitystami, czyli przeciwko Trójcy. Według Arian tutaj to pierwotne człowieczeństwo Chrystusa spowodowało do tego, że mieli oni mieć większą etykę, jeśli chodzi o stosunki międzyludzkie, zachowywać tą ewangeliczną cnotę ubóstwa, a także braterstwa, wzajemnej pomocy. No i Arianie wyrzekali się wszystkich swoich dóbr tutaj doczesnych, ziemskich na rzecz biednych, potępiali służbę wojskową, pańszczyznę, poddaństwo chłopców, karę śmierci. Czyli jednym słowem wpływali negatywnie, jeśli chodzi o ustrój i funkcjonowanie państwa, co się strasznie oczywiście nie podobało też otoczeniu, no i do tego byli oni dość raczej tępieni przez innych, no ale z kolei Arianie bardzo duży nacisk kładli na wykształcenie i wychowanie swoich kolejnych pokoleń wyznawców, dlatego gdyż inne wszystkie szkoły były zdominowane głównie przez katolików, dlatego zaczęli oni rozwijać swoje własne niezależne szkolnictwo, zaczęli od szkoły w Pińczowie, później w Lubartowie, Lublinie i Rakowie. Tutaj jeśli chodzi o braci polskich, mieliśmy także wykwintnych autorów, jeśli chodzi o gramatykę na przykład języka polskiego, choćby Piotra Storiusa Stojeńskiego, czy też Jana Mączyńskiego, który napisał pierwszy słownik łacińsko, znaczy nie pierwszy, tylko w zasadzie po prostu dobry słownik łacińsko-polski. No, doprowadziło to też do tego, że te wszystkie nowe wyznania, które się pojawiły w Polsce, prowadziły do konfliktu z poprzednim, jakby można powiedzieć, poprzednim porządkiem, czyli duchowieństwem katolickim na tle samego stanu i majątku. Szlachtę bardzo denerwowało to, że duchowni podlegali innym sądom, nie brali oni także tego obowiązku obrony ojczyzny, nie ponosili z tego wyniku żadnych kosztów prawie. No i dlatego często z nich dużo przychodziło szlachty na protestantyzm. Szacuje się, że około 20% szlachty ostatecznie, no i to była ta szlachta taka najbardziej aktywna, jeśli chodzi o życie polityczne kraju, przeszła na stronę ruchu reformacyjnego. Polska, tak jak sobie wspominaliśmy zresztą, bardzo się wyróżniała, jeśli chodzi o tolerancję religijną. No ale takim bardzo dużym przykładem na to był w 1573 roku uzgodniony akt Konfederacji Warszawskiej. Sobie zapiszemy. 1573 akt Konfederacji Warszawskiej. On ustalał, zasadniczo gwarantował wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej po prostu zwykłą tolerancję religijną. Stał on się także częścią artykułów henrykowskich, czyli jednocześnie fundamentu ustroju Rzeczypospolitej. Każdy król musiał potwierdzać tą tolerancję wobec innych religii. No, różniło się to znacząco od tego, co było w Europie Zachodniej, gdzie sobie pamiętamy zasadę czyj kraj, taka religia. No tutaj w Polsce, niestety na szczęście tak nie było, znacząco się wyróżnialiśmy i dlatego Polskę określano mianem kraju bez stosów, gdyż nikogo tutaj nie karano za odstępstwa religijne. Widzimy także na mapie rozmieszczenie mniej więcej religii, widzimy katolicyzm w zachodniej części kraju dominuje, tutaj pośrodku nam się pojawili kalwini. Na wschodzie, tak jak wspominaliśmy sobie, duże obszary zamieszkane przez osoby głównie prawosławne. No i tutaj przy terenach Kurlandii czy Prus książęcych mamy głównie luteranów. No ale oczywiście Kościół katolicki nie stał z założonymi rękoma wobec szerzącego się tutaj ruchu reformacyjnego w Polsce. Głównie na początku, w okresie reformacji, tutaj główną rolę odegrał kardynał Stanisław Hozjusz. Możemy sobie zapisać jego imię, nazwisko. Stanisław Hozjusz.
który tak naprawdę wykonywał robotę, którą miał spełnić nuncjusz apostolski, czyli stały przedstawiciel papiestwa w Polsce, który był już w Polsce od 1555 roku. Ale to Stanisław Hoz już w 1564 roku sprowadził do Braniewa, 1564 rok, do Braniewa sprowadził jezuitów. Sprowadzenie jezuitów. Co było takiego niesamowitego w jezuitach, to wiemy oczywiście z poprzednich lekcji, pilnie oglądamy. Jezuici tutaj głównie zajmowali się szkolnictwem i to oni mieli kształcić przyszłe elity Polski, ale także ich edukacja była przede wszystkim bezpłatna, dlatego także chłopi mogli uczęszczać do tych szkół. No i oni także utworzyli w Polsce pierwsze seminarium duchowne, które w końcu rozwijało się już pod opieką kardynała. No i powstawały kolejne kolegia w Toruniu, Gdańsku, Pułtusku, Poznaniu, Wilnie i Lwowie. No a absolwenci zaczęli odgrywać ważną rolę w kwestii rozwoju technologicznego kraju, ale także oczywiście politycznego, czyli jezuici zyskiwali te wpływy przez po prostu jakby swoich wychowanków, którzy oczywiście byli katolikami. Taka prawdziwa działalność właśnie kontrreformacyjna w Polsce dopiero miała miejsce pod koniec XVI wieku, kiedy to w Piotrkowie ustalono, znaczy zaczęto wprowadzać w życie postanowienia Soboru Trydenckiego w trakcie ogólnokrajowego synodu. No i duchowieństwo poczuło taką odnowę moralną, intelektualną. Umówiono się, że będzie się już teraz wykorzystywać do nawracania, czy też oddziaływania już na tych wierzących nie tylko słowa, ale także sztukę, muzykę, literaturę, teatr, wszelkie właśnie wszelkie nośniki kulturalne miały teraz oddziaływać w tej wierze. Wprowadzono także inne metody katechizacji dzieci i młodzieży, rekolekcje, pielgrzymki, tak, tutaj bardzo kładziono nacisk na kult świętych, szczególnie na kult Stanisława Kostki, który był opiekunem wtedy, który jest patronem, opiekunem młodzieży. Szczególnie tutaj kontrreformacja miała swój szczyt w trakcie rządów Zygmunta III Wazy, który był bardzo gorliwym katolikiem, bardzo popierał Kościół katolicki. No on tylko powoływał na urzędy wyższe wyłącznie katolików. To doprowadziło oczywiście do małych konfliktów w kraju, do zamieszek. Ludziom się nie podobało, że ta wolność religijna jest naruszana. Trochę niszczono zbory protestanckie, zbory, czyli po prostu miejsca modlitwy protestantów. No i ale tak naprawdę główną przyczyną, dlaczego ruch reformacyjny w Polsce tak naprawdę z czasem upadł, zmarł on śmiercią naturalną. Po prostu już kolejne pokolenia szlachty nie przyjmowały tych nowych trendów, tylko po prostu wracały do katolicyzmu, gdyż najbardziej powszechna warstwa w kraju, czyli chłopi, zostawali zazwyczaj katolikami, były im obojętne te zmiany, jakieś tam rzeczy, które głosili na zewnątrz, oni zostawali przy starej wierze. No a szlachta z czasem zmieniała swoje trendy, nie miała też, te grupy reformatorskie nie miały też poparcia w mieszczanach, których tylko część zazwyczaj była wyznania luterańskiego. W ten sposób też Zygmunt III Waza nie tylko walczył z samymi protestantami, ale walczył też z prawosławiem i w 1596 roku doprowadził do Unii Brzeskiej, o której też sobie już wspominaliśmy. 1596 Unia Brzeska doprowadziła ona do wcielenia części prawosławnych do kościoła katolickiego, no ale nie została uznana przez dużą część tak naprawdę wiernych i duchownych, a Zygmunt III Waza uznał, że tylko ci, którzy przeszli oczywiście przez Unię Brzeską, tutaj mają tą właśnie tolerancję religijną zapewnioną. Kolejnym takim manewrem Zygmunta III Wazy była oczywiście Unia Brzeska w 1596 roku, 1596 Unia Brzeska. Tutaj
ci, którzy przyjęli Unię Brzeską, ci prawosławni, którzy ją przyjęli, decydowali się akceptować jakby zwierzchnictwo papieża nad ich kościołem, co oczywiście też osłabiało patriarchat moskiewski, który wcześniej tam miał wpływy, no ale duża część duchownych i mniejszości, znaczy ta mniejszość cała prawosławna, dużo wyznawców nie zgodziło się na przyjęcie tej Unii, więc w zasadzie ten kościół, który powstał w wyniku Unii, czyli kościół unicki, tak naprawdę był słaby, ale był uważany przez króla za jedyną legalną wspólnotę prawosławną, jedyną legalną reprezentację prawosławnych w Rzeczypospolitej. No to był typowy zabieg polityczny, żeby osłabić tutaj wpływy moskiewskie. No jeśli chodzi o tą lekcję, no to wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i do usłyszenia ponownie. Cześć.